Rybnik oszczędza. W czasie wakacji zamknięte będą dwa miejskie baseny, a odkryte kąpielisko zostanie otwarte później niż zwykle. Jak tłumaczą władze miasta, przy wysokich cenach energii i usług zewnętrznych taki krok jest niezbędny. Bartosz Bednarczuk. To ostatnie tygodnie przed zamknięciem dwóch miejskich basenów w Rybniku. Entka i akwarium będą nieczynne przez całe wakacje. Powodem są przede wszystkim wysokie koszty, jakie generuje utrzymanie tych obiektów. Zwykle, tak statystycznie, o połowę mniej osób niż zwykle korzystało z tych kąpielisk w tym czasie, stąd decyzja, że akurat to się dzieje w okresie wakacyjnym. Na tymczasowym zamknięciu basenów Mosir w Rybniku zaoszczędzi około 350 tysięcy złotych. Dodatkowo w obu obiektach zostaną przeprowadzone niezbędne remonty. Jeżeli chodzi o Entkę, tak w roku ubiegłym, myśmy mieli też przez okres lipca i sierpnia nieczynną Entkę z powodu tego, że była generalny remont łaźni i szatni męskiej, a w tym roku robimy dokładnie to samo, tylko że w szatni żeńskiej. To jest wymiana całkowita wszystkich instalacji białych instalacji. Czyli między innymi płytek. Mieszkańcom pozostają więc takie miejsca jak kąpieliska odkryte, czyli na przykład Ruda, która jednak zostanie otwarta nie 1, a dopiero 23 czerwca.